Jesteśmy w szczególnym miejscu, w Częstochowie, w klasztorze jasnogórskim. To jest miejsce, gdzie Polacy zawsze szukali siły, inspiracji, pocieszenia i znajdowali je. Mamy dzisiaj do czynienia z pewną szczególną sytuacją, mianowicie pewna niewielka, ale bardzo wpływowa grupa przeprowadza potężny, najpotężniejszy w ciągu tych 22 lat atak na te fundamentalne wartości. Profanowany jest krzyż, można zobaczyć w znanych tygodnikach polityka, który jest rozpostarty na krzyżu. Mamy do czynienia z coraz bardziej intensywną propagandą małżeństw homoseksualnych, a nawet adopcji dzieci przez takie małżeństwa. No, mamy do czynienia z czymś już naprawdę w życiu publicznym zupełnie nowym, a mianowicie z propagandą satanizmu. Przedstawiciel tego ruchu ma dziś być ważnym człowiekiem w telewizji, i to telewizji publicznej. Jest więc wielkie zagrożenie. My będziemy tych polskich wartości, których podstawa to wiara, to chrześcijaństwo, bo tak została ukształtowana polska kultura, bronić. Będziemy ich bronić w imię tego, o czym już mówiłem, ale także w imię czegoś, co odnosi się do europejskiej kultury w ogóle. Ja przypomnę słowa innego papieża, tego, którego pontyfikat dzisiaj trwa, Benedykta XVI, który mówił w Berlinie o źródłach podstawowych praw człowieka, o źródłach naszej wolności, o źródłach praw jednostki. To są źródła chrześcijańskie. I Benedykt XVI bardzo mocno to podkreślał. I to trzeba po prostu wiedzieć. Trzeba wiedzieć o tym, że ci, którzy dzisiaj chrześcijaństwo chcą niszczyć, w gruncie rzeczy niszczą podstawy tego wszystkiego, co ukształtowało naszą cywilizację. I niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, musi przyznać, że to jest cywilizacja najbardziej życzliwa człowiekowi z tych wszystkich, które dotychczas istniały. Trzeba jej bronić. Dziękuję bardzo.